Dzień dobry państwu, dzień dobry panom. Mirosław Słuchaj Nowoczesna. Dzień dobry, witam Waldemar serdecznie. Buda, Prawo i Sprawiedliwość. Witam serdecznie. Panowie zaskoczeni przebiegiem spotkań i rozmów? Nie, w żadnym stopniu. Oczekiwaliśmy, że to spotkanie, ten, ta wizyta odbędzie się w dobrej atmosferze i że rzeczywiste intencje są takie, żeby zmierzać ku porozumieniu. Jeszcze miesiąc temu słyszeliśmy nawet z ust opozycji, że nie sądzą, żeby Franz Timmermans przyjechał do Polski, bo on przyjedzie tylko wtedy, jeżeli będzie duża szansa na zażegnanie konfliktu między Komisją Europejską a, a Polską. Zatem wszystko na to wskazuje, że intencje dwóch stron, które negocjują dzisiaj porozumienie jest, zbie są zbieżne. A to dobrze wróży rozstrzygnięciu tego problemu. Widzimy duże zrozumienie, widzimy dużą akceptację, widzimy zrozumienie dla argumentów, widzimy Zrozumienie dla argumentu potrzeby reformy wymiaru sprawiedliwości. E, e, bardzo się cieszymy. I jak że... mówi sam zainteresowany Franz Timmermans, możemy kontynuować ten dialog. Ten tydzień będzie tygodniem przełomowym. To prawda. Dostrzega się w Unii Europejskiej, że rzeczywiście jest dużo problemów i dużo ważniejszych problemów niż negocjowanie reformy w miarę sprawiedliwości w Polsce. Mamy kryzys imigracyjny, mamy Brexit. To są tematy, którymi Komisja Europejska powinna się zajmować przede wszystkim. Stąd... No jednym z narzuconych dziś tematów były wybory na Węgrzech. Nie wiadomo dlaczego. No dziwi mnie trochę, że to urasta do jakiejś rangi problemu, bo przecież po pierwsze to jest trzecia kadencja, a po, po drugie demokratyczne wybory i wybory, które wskazały na zdecydowanie... Poparcie reform przeprowadzane przez Wiktora Orbana. Reporterka pewnej stacji komercyjnej, zadając pytanie, pytała o to, czy nie obawia się, że ta siła populistów będzie rosła. Gdybyśmy na populizmie samym się tylko skupili, panie pośle, to warto też chyba przypomnieć, że populizm jest wtedy, kiedy się coś obiecuje, a się tego nie spełnia. Mówi się tylko to, co ktoś chciałby usłyszeć. Natomiast czy rząd Orbana, czy rząd, chciałem powiedzieć, Kaczyńskiego, ale się wycofuje, rząd Morawieckiego, a wcześniej rząd Szydło, to są rządy, które jednak tych obietnic swoich dotrzymują. No, Panie redaktorze, to, że pan chciał użyć sformułowania rząd Kaczyńskiego, to jest taka freudowska pomyłka w zasadzie, więc. <laughs> natomiast, natomiast ja bym powiedział tak, że populizm nie polega na tym, że politycy obiecują później tego nie realizują, bo to jest kłamstwo wyborcze I to ja bym oddzielił jednak od populizmu znaczy, do tej pory nie Natomiast jest no tak na przykład kiedy obiecywaliście, że By, będzie władza Platformy skromna, kiedy obiecywaliście, że będzie władza inna od tego, a później rzuciliście się. Na te premię, sute premię, pani premier sama sobie przyznała, to rzeczywiście była zmiana. Żaden premier Rzeczypospolitej Polskiej przez ostatnie 27 lat nie Proszę przyznał pokazać, samemu że są sobie państwo premii. Więc, panie, panie, panie Upotażę, pośle, proponuję więcej, więcej jednak patrzenia w lustro, więcej samokrytycyzmu, i wtedy być może będziemy szukać i znajdziemy te lepsze rozwiązania, bo jak na razie państwo powiedziałbym w sposób znaczący, nie różnią się od tego, co było do tej pory. Miało być inaczej. Jest jak zwykle. Niestety. Natomiast inaczej. natomiast, panie redaktorze, ja myślę, że jeżeli chodzi o Fransa Timmermansa i tę dzisiejszą wizytę, to ja muszę powiedzieć, że ja nie spodziewałem się tego, że ona raczej znaczy spodziewałem się tego, że ona będzie przebiegała w takiej przyjaznej atmosferze. Przecież Frans Timmermans. Jest znanym przyjacielem Polski i Polaków, więc też nie ma powodów oczekiwać, że przyjedzie tutaj i będzie zachowywał się w sposób inny niż ten, do którego nas przyzwyczaił. Natomiast byłbym ostrożny co do tego, że jest blisko przełomu, blisko porozumienia, między innymi dlatego, że. W parlamencie leży na stole kolejna ustawa, która w sposób. Mamy. Przełom już mamy, przełom no, no nastąpił. Przełom nastąpił w momencie, redaktorze. kiedy rząd Mateusza Morawieckiego zaczął z Komisją Europejską rozmawiać. No, znaczy, I to jest niekwestionowany to, to jest, przełom. To jest, to, jest, to jest próba wyjścia z twarzą z tego, powiedziałbym, bardzo znaczącego naruszenia reguł demokratycznych, europejskich, nawet światowych reguł demokratycznych. Natomiast tak naprawdę nie słowa, a czyny. Nie słowa, a czyny i myślę, że warto poczekać na to, jak te rozmowy się zakończą. Tak jak mówię, na stole w Sejmie leży kolejna ustawa, która ma pogłębić zależność Sądu Najwyższego od polityków w większości rządzącej, więc z jednej strony trwa takie powiedziałbym, próba przekonywania w różny sposób Europy, że wszystko idzie w dobrym kierunku, a z drugiej strony w Sejmie pojawiają się ustawy, które niestety w dalszym ciągu prowadzą do uzależnienia władzy sądowniczej od, od polityków PiSu. Ale jedną mówimy rzecz... tutaj o większości, panie posłowie. No, bądźmy tak, też tak. w miarę jedną rzecz Zaraz chcę... o tej jednej i... rzeczy porozmawiamy. Jeżeli pan poseł pozwoli oczywiście. Jeżeli pan do pan tej pory jednym pozwoli. z argumentów było to, że cała władza jest w rękach ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego i teraz ta władza prokuratorowi i ministrowi jest odbierana i ma decydować większość, to dalej jesteście niezadowoleni? Ja akurat, mówię, ja akurat mówię o tym, że ten projekt o Sądzie Najwyższym będzie przepisywał prezydentowi kompetencje, których nie powinien mieć polityk. Ale jeżeli mówimy o po pierwsze. A prezydent większości jest politykiem? Jest politykiem. Andrzej A Bronisław Duda Komorowski politykiem, był politykiem czy nie był? że był. I to, i to A jest... mówił, że nie był. Aleksander Krasniewski był politykiem jest, czy to jest, nie był? jest, panie redaktorze, moja opinia. Każdy może mieć inną. Natomiast o jednej rzeczy chcę powiedzieć kluczowej. Właśnie o to chodzi, że my, że Nowoczesna patrzy na tę sprawę w dosyć, powiedziałbym, prosty sposób. Otóż politycy nie powinni mieć wpływu żadnego na wymiar. To nie chodzi na wymiar sprawiedliwości. To nie chodzi o dzisiejszą większość, o tę, co była, czy o tę, co będzie. Chodzi o zasadę. Sądy powinny być niezależne od polityki, i tego będziemy bronić. Do upadłego rozumiem. Za, za każdym razem, kiedy ta sprawa będzie stała na wokalizacji. Panie pośle, ale tak ma pan powiem. świadomość tego Natomiast... i podobnie jak cała nowoczesna, że bardziej silnego i pewnego mandatu pochodzącego z wyborów nie ma nikt inny jak prezydent? To jest oczywiste. Natomiast prezydent jest również politykiem. Jest, co zresztą na co dzień powtarza, jest bardzo mocno związany z konkretną. Opcją polityczną jest jego zaplecze, to, 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 są, to jest zaplecze polityczne. W związku z tym trzeba na to patrzeć właśnie w taki szeroki sposób. Panie redaktorze, ja też myślę, że tutaj warto by było zadać samemu sobie, ale też naszym słuchaczom pytanie, czy chcieliby, kiedy ich sprawa trafi do sądu, żeby ich. Sprawa była rozstrzygana właśnie w takim powiedziałbym z takim zapleczem, że o, o tym może zadecydować jakakolwiek koneksja Jeżeli polityczna. Jeżeli będzie tylko ja myślę, cień że nadziei, nie. że nie skończy człowiek tak jak Tomasz Komenda, to ja bym się w to pchał. To mówię panu uczciwie. A ja, a uczciwie, ja, a ja, a ja jako muszę, nie jako ja muszę powiedzieć właśnie, Panie Redaktorze, że przy tym wszystkim zapominamy o jednej rzeczy, że te zmiany, które przeprowadził PiS, to nie była reforma wymiaru sprawiedliwości. To, była, to, to były zmiany, które mia, miały na celu e, podporządkowanie wymiaru sprawiedliwości politykom i dlatego e, będziemy tego rodzaju zmianą się sprzeciwiać, gdybyśmy pośle, rozmawiali ale o reformach. Gdybyśmy rozmawiali o reformach, o przyspieszeniu, e, o ale o przyspieszeniu moglibyśmy o tym postępowań. rozmawiać śmiało, ale gdybyście a, ale tylko nie, jako mamy tego tematu. Nie jest to obraźliwe, nie jest to żaden zarzut. To jest to tylko przypomnienie, gdybyście wskazali swojego kandydata do KRS moglibyśmy o tym mówić. Ale my I my wtedy politycy z całej politycy, palety sejmowej. No właśnie, politycy nie powinni tego w ogóle robić. Ale mówić. wybierali do tej pory też. Nie Czy wybierali. sędziów, sędziów sami, Trybunału Konstytucyjnego kto wybierał? Sami jest, się wybierali? No nie, Sejm wybierał. A Sejm to kto? Stanu, panie redaktorze. E, konstytucyjnego również. Natomiast to jest zupełnie inna e, władza, tak? To jest zupełnie inna władza. Natomiast e, chcę powiedzieć o jednej, o jednej rzeczy, że gdybyśmy rozmawiali o reformie wymiaru sprawiedliwości e, co do której nowoczesna ma swój pomysł, tak? czyli przyspieszenie postępowań, czyli skrócenie tego czasu, gdzie trzeba, trzeba oczekiwać. Pytam na dziś Roberta się no w z To są takie, że w, yy, w programie neo o oto skąd wzięli tych trzech sędziów ponad stan? Skąd ich wzięli jako politycy? Czy wyciągnęli z kapelusza? Robert Kropiewnicki już miał problem, skąd oni się wzięli. Pytam się, czy to było tak, że przechodzili razem z tragarzami i po prostu na nich wtedy wypadło. Panie no, no nie redaktorze, nie wszyscy wiemy skąd się wzięło trzech nadprogramowych sędziów. Wiemy też, kto popełnił błąd w 2015 roku i od tego nie należy uciekać. Natomiast pan, to nie ale może działać tutaj tak tutaj przyjęła taką narrację, ktoś... że powiemy przepraszam i sprawa załatwiona. No więc ja uważam, że trzeba wyciągać wnioski, ale to. Czyli że ktoś, teraz co? Powie, to, że że ktoś popełnił przepraszam idziecie błąd, dalej, panie pośle, to, ktoś... posła I Oczywiście, ale ostatnie zdanie, jeżeli ktoś błąd, to nie znaczy, że my mamy popełniać ten sam. Trzeba naprawić sytuację i trzeba postępować porządnie. Czy wzorem platformy? Powiecie teraz, przepraszam, i dalej idziecie jak czołg, czy nie? Znaczy tutaj nie ma za co przepraszać, a rozumienie przez pana posła trójpodziału władzy jest naprawdę dramatyczne. Pan poseł wyobraża sobie, że istnieją w zasadzie trzy państwa. Jedno, które jest zarządzane przez władzę wykonawczą, drugie przez władzę ustawodawczą i trzecie przez władzę sądowniczą i niezależne od siebie. Ja bałbym się państwa, w którym na władzę sądowniczą nie byłoby żadnego wpływu innej władzy. Proszę zrozumieć i sięgnąć do doktryny, na czym polega współzależenie od siebie różnych władz. Nie może być tak, że władza stanownicza sama się wybiera, kontroluje, w no jak to... nie może tak być, skoro tak było. Ale, ale no właśnie dlatego to zmieniliśmy. Jakie tego efekty były, słyszeliśmy. E, jaka była odpowiednio dyscyplinarna sędziów. W jaki sposób można było egzekwować od nich orzekanie zgodnie z prawem. E, musi pan e, zrozumieć, że sama władza nigdy nie będzie zdolna. Siebie kontrolować. I to dotyczy każdej z władzy. Jak władza ustawodawcza ma obywateli, którzy ją weryfikują po czterech latach, tak jak władza wykonawcza jest przez ustawodawczą wybierana, tak musi być wpływ i demokratyczne mechanizmy wpływu na władzę sądowniczą. I mówię tutaj o wyciąganiu chociażby konsekwencji za przewinienia, za przestępstwa. To są elementy. Pa zdrowego państwa demokratycznego. Współdziałanie i współzależność od siebie władz. To jest taki mały wykład dla, dla pana, panie pośle, żeby pan zrozumiał no, inną perspektywę, trochę nabrał. No to nabrał. Nie ma co wykładać. Ale... Wystarczy przeczytać o duchu praw i sprawa załatwiona. Ale panie dyrektorze, nie, to jest... wypowiedź pana posła to jest jakby ten ton wypowiedzi. No rzeczywiście to oddaje trochę, dzisiaj byłem od rana w Sejmie, oddaje trochę sytuację opozycji. No, no czas jest, nie jest najlepszy, rzeczywiście. Ten ostatni tydzień to po pierwsze całkowicie przegranie tej sprawy. Premii okazało się, że jak oszczędne państwo, to tak, ale jak chodzi o posłów opozycji, to już niekoniecznie. Dzisiaj wizyta. nie, nie, to teraz już nie chodzi o posłów opozycji, ale o posłów opozycji i samorządowców. Tak. Jak chodzi o. Posłowie opozycji, nie wiem czy nowoczesnej, ale platformy mówią, że będą bronić samorządowców. Jak chodzi o. Jak chodzi Podwyższenie pensji poselskich o 30%. Trzeba było, Więc następne argumenty, które padały, no to, Ale, no, ja, to w takim razie ja was pogodzę. Wielki Jak się ustosunkujecie w takim razie do propozycji PSL-u, który chce, żeby to była kwota proporcjonalna? Ja się pytam do średniej krajowej. To ja się... Czyli średnia krajowa. To jest jeszcze mniej, aniżeli 20%. Panie redaktorze, szanowni państwo, to ja się pytam wobec tego, gdzie były te propozycje, przez ostatnie lata 2008-2015. Czy, czy pośle, padł taki pomysł kiedykolwiek którykolwiek parlamentarzysty z tamtych kadencji mówiący o normalizacji wynagrodzeń parlamentarzystów? Ale, nie panie było pośle, naprawdę, najmniejszego no. głosu. Dzisiaj jest licytacja, panie tylko pośle, najważniejsze jest to. I cały rok temu proponowaliście podwyższenie 3000 zł z taką propozycją? To, to, ale to, panie pośle, musi pan ja, zrozumieć, ja czym czy, się różnimy? E, no właśnie, Rzeczy rzecz w tym, różnimy, że my że wtedy zablokowaliśmy. Nie ponieważ uważaliśmy, że to jest niemoralne. Jest że to, najważniejsze jest to, że, że ta, jeżeli to my, głosy obywateli, nie, nie będziemy słuchać, to nie jesteśmy no... dla nich. Jesteśmy wybrani przez obywateli, jeżeli głos wyborców jest taki, że pensje powinny być niższe, nawet pomimo tego, co pan poseł mówi, że wcześniej chcieliśmy, mieliśmy propozycję waloryzacji wynagrodzeń. Jakiej to jeżeli, dzisiaj, to był skok to jeżeli dzisiaj głos jest taki, że ma być obniżony, to, ja to my to robimy. I to będzie głos I osoby patrzącej na to pośle, wszystko z zewnątrz. Powinniście zarabiać naprawdę większe pieniądze, niż jeżeli zarabiacie w tej chwili. I nie powinno być tak, że powinien trwać w tej chwili konkurs na to, kto da mniej. A no właściwie to zrobi tak, żeby jak najwięcej zciekać. Chyba, że wreszcie ktoś rozbije bank i trzeba to było zrobić od razu pierwszego dnia, kiedy prezes Jarosław Kaczyński wygłosił decyzję Komitetu Politycznego, no na jego własny wniosek, że ministrowie zdecydowali o tym, jak należy się zachować. I wtedy był czas dla opozycji. W tym dla Grzegorza Schetyna, żeby wyjść i powiedzieć, no my w takim razie jesteśmy społecznikami od dziś. Nie zrobił tego w związku z powyższym jakiekolwiek przebijanie się, czy licytowanie jest już co najmniej niestosowne. Moje zdanie jest takie, że powinniście zarabiać co najmniej po 20 tysięcy złotych netto miesięcznie. Po to, żeby nikt nie miał wątpliwości, czy da was się skorumpować, czy was się nie da skorumpować, czy w ogóle taka myśl powinna człowiekowi przez głowę przechodzić, czy też nie przechodzić. Ot, I cała prawda. Panie redaktorze, więc ja myślę, że to oczywiście każdy może mieć swoją opinię, natomiast... A podziela ja pan moją czy nie? Ja podzielam pana opinię w zakresie takim, że na pewno to powinno być w pewien sposób proporcjonalne. I, i uzależnienie wynagrodzeń poselskich od różnych, nie jednego, bo jeden może być mylący, a od wielu różnych wskaźników, Byłoby w pewien sposób odpowiedzią na oczekiwanie społeczne w tym sensie, że też Polacy chcą widzieć efekt pracy posłów. Dzisiaj muszę powiedzieć, że Polacy rzeczywiście słabo oceniają parlament, no ale też... Trzeba powiedzieć wyraźnie, że ja nie wiem, ale chyba nie przeszła żadna ustawa opozycji przez ten parlament, co oznacza, że oceniają na podstawie tego, co dokonuje PiS. No i więc ja się nie dziwię, że ta ocena jest taka negatywna. Ale opinia jest też taka, panie ale, pośle, i ocena, ale że jeszcze, tak słabej jeszcze, opozycji, jak w tej jeszcze, kadencji jeszcze Sejmu, to jeszcze nigdy nie, nie, nie było. ma. Nie ma mocnej opozycji na całym świecie, w tym sensie, że opozycja zawsze ma mniejszość i nigdy nie przegłosuje większości, ma mniej głosów. To jest jakby prosta zasada, dlatego jest opozycją. Natomiast, panie redaktorze, chcę o jednej rzeczy powiedzieć, że w tej całej dyskusji, i to jest w pewien sposób ciekawe od takiej strony poznawczej. Yy, o pensjach poselskich ginie nam, co tak naprawdę spowodowało taką, powiedziałbym, chaotyczną reakcję prezesa, że nagle z chęci podwyższenia o 3000 szedł do chęci zniżenia. Proszę o 3 być uczciwym. To nie prezes PiS proponował, że no, trzeba podpisy. Podwyż... No, no, to radzi Okej, okay. To ginie nam kwestia. Premii, tych niebotycznych premii, które są. Ale ja no mówimy o kwocie jeżeli dzisiaj, półtora miliona złotych. jeżeli dzisiaj złotych. słyszę, że szef gabinetu politycznego ale ministra pośle, infrastruktury otrzymiał do... premię w wysokości 100, bodajże 14 tysięcy złotych, no to ja muszę powiedzieć, że to jest premia niebotyczna. Ale premia i dla mnie to jest. Ale panie to, panie pośle, ale to premia to jest, za dwa lata. Ale to jest premia niebotyczna, za, zarówno jeżeli patrzę na to od strony poselskiej szef gabinetu politycznego. No ja Nie na żaden merytoryczny ale nie zdarza się tak, że panie, dyrektor panie gabinetu politycznego czy dyrektor w ogóle w ministerstwie minister. zarabia lepiej niż wiceminister. I to jest błąd. Natomiast no, ale to nie jest zrobiliście nic, żeby ten błąd uporządkować. Natomiast, i zaraz do tego dojdę. Natomiast druga rzecz jest taka, że jeżeli popatrzymy na te premię z punktu widzenia Polaka i, te, i, i tego, w jaki sposób on reaguje na zmiany, no to to oczywiście musiało wzburzyć. Pan poseł Buda. Jednak, no, jesteśmy już tak po czasie, że już tam nie krzyczą. Panie redaktorze, e, e, Luka Watowska to, to jest mniej więcej 8 Tysięcy na każdego obywatela. Pan poseł próbuje udowodnić, że premie, które wychodzą mniej więcej 5 groszy na obywatela, to jest równie ważny temat i jakby z równą powagą należy do niego podchodzić. Chcieliście państwo licytować się na oszczędne państwo, to myśmy zaproponowali propozycję, która mówi sprawdzam i dzisiejsze odpowiedzi, Panie poprzez rady. chociażby to, że pan mówi, że a może i 20 tysięcy, a może i 4 tysięcy, to oznacza, że gdyby tylko dało się, gdyby tylko dało się podwyższyć posłom uposażenie, albo gdyby tylko dało się, ażeby prezesa Jarosława Kaczyńskiego namówić do tego, żeby się z tego wycofał, chętnie państwo byliby za tym. Więc państwa oszczędne państwo i oszczędzanie również na siebie nikt już w to nie wierzę. Ale pan panowie, to takie pytanie o, na koniec. Lepiej, czy o lepiej wiemy, zorganizowanym czy państwie panowie, za te musi, same pieniądze, panie redaktorze, ja ale chcę, bo to jest pana, prostowanie pa, pa, w stosunku do pana, pana posła. posła. chciałem zapytać. Pana posła, Słuchania, ja dodam od razu. Tak. Czy pan może ma wiedzę, ile Grzegorz Schetyna i Platforma wydali na tę kampanię wstydu? Trzeba zapytać Grzegorz. No, ale pan, i pan, ja pytam, a nie No to ja tym bardziej jestem no, na jesteś w wyborach samorządowych, natomiast panie redaktorze, ja mówię o tym, to może powiedzieć Grzegorz, Schetyna i platforma obywatelska. Ja jestem posłem nowoczesnej, mamy swoje finansowanie Nie zaglądamy A czyli formalną koalicję, no proszę, mamy za nieformalną, za chwilę będzie zostało ogłoszone. Ale są samorządowy dziękuję to za jest dziś sprawa. do sejmików wojewódzkich dodają od razu co nie wiem wiemy, że, że w poprzednich latach tak, z partyjnych tak, że... pieniędzy wydatki szły. Na chociażby z bólem tak, serca. I bardzo dziękuję za miliony złotych na garnitury, być może, ale idą w miliony na. Dziękuję